A więc wykopki. Będziemy kopać ziemniaki. Witam was w kolejnym odcinku na serii Polskie Mapy. Gramy na mapce, która się nazywa Rolnicza Dolina V2 Rolniceg. Rolniceg? Rolniceg, bo ja czytam to jako Rolniceg, ale podobno, że to jest Rolniceg. Tak więc Rolniceg. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Następny odcinek na tej mapie, który już jest bodajże najprawdopodobniej przedostatnim odcinkiem, tak? No i tutaj Kacper XXL99 poprosił mnie, abym właśnie te wykopki zrobił na tym władku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do wykopywania ziemniaków posłuży mi taki fajny mod, jakim jest, o, tutaj zbieranie, o, Akpil Bulwa 2, kopaczka do ziemniaków, dwurzędowa, bardzo popularna w Polsce, taki bardzo, bardzo polski mod, ale o tym zaraz sobie popatrzymy. Szerokość robocza 1,6 metra, dwa rządki, 35 koni mechanicznych, a więc ten Władek będzie miał problemy, już to widzę. Wypożyczę sobie tylko tą kopaczkę, bo to jest tylko na jednorazową pracę. A też kasy za dużo nie mam. No dobrze. Władek ma dzisiaj pracować. No to popracuję. Otworzymy sobie tylną szybę, bo będziemy się tam odwracali. No i jedziemy. Zobaczymy sobie tego Akpila. Tą Bulwę 2, tą kopaczkę do ziemniaków urzędową. Bardzo typowy polski mod, znaczy bardzo polska maszyna. Może to raczej w taki sposób umy. Może sobie najpierw popatrzymy, jak ta kopaczka wygląda naprawdę, paluszki lizać. Bardzo mi się podoba ten mod. Troszeczkę już na nim popracowałem. Tak więc naprawdę jest fajna rzecz, bardzo mi się podoba. No i jest właśnie coś takiego, jak ja mam. Jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, pada jakieś właśnie takie moje pierwsze wyobrażenie dotyczące wykopków, to jest właśnie ta kopaczka. Albo podobna kopaczka, tak? Może nie dokładnie ten model, ale właśnie coś takiego. Takie mam właśnie pierwsza taka myśl, która mi się tam w głowie kotłuje. No to jest właśnie kopaczka. Nie jakieś tam buraki, tylko właśnie ziemniaki. Wykopki to są dla mnie ziemniaki bardziej niż buraki. No dobrze, zobaczymy, spróbujemy ożenić tego Władka z tą kopaczką. Władek ma chyba 25 koni. No to tu jeszcze jest pierwszy problem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wejdę do środka. Cyk. Władek ma słabe hamulce, tak więc tu trzeba uważać zawsze, jak się podczepia. Cokolwiek jest. No i zobaczymy, jak to wygląda. No niestety łącznika brakuje. No i nie, co najważniejsze, nie ma wałka. No ciekawe to będzie wyglądało. Bez wałka będziemy pracowali, ciekawe. No dobra, no wygląda jak wygląda. No dobrze, ale w sumie do tego, do zbioru ziemniaków, oprócz kopaczki będziemy potrzebowali tura. Tak, dokładnie, tura. Tak więc skoczę sobie z organ. No i oczywiście jakąś przyczepę, na którą będziemy ładowali te ziemniaki. W sumie dopiero przed chwilą przestałem słyszeć tego Władka. A sobie tutaj wejdziemy do 60-tki i ją podczepimy do tej przyczepy tutaj. No w sumie jest 6 podczepiona, ale dobra. Tutaj już jest 60. Tak więc 60 też zrobimy. Autosanik. Nie będziemy podnosić but, bo tutaj w sumie nie ma. Nie będziemy aż tak dużo kopali. Znaczy ja skopię całe. Wykopię te ziemniaki na całym polu, natomiast no na odcinku pokażę tylko część, bo same wykopki, gdybym miał pokazać całego pola, no to zająłby mi naprawdę dosyć długo. Czekajcie, sobie podłączę follow me. 15 metrów wystarczy. Teraz sobie
przysiądę do 60 i jedziemy zobaczyć. A, jeszcze podłączymy tą 60 do kopaczki. No i Władek będzie prowadził całą kawalkadę. O, czekajcie, na ile? Na 15 metrów też sobie ustawimy. No, jeszcze raz. No nie za bardzo to wygląda, ale zobaczymy, dlaczego żeby nie. Władek, jak to Władek głośny jest, ale ten to jeszcze jest pikuć w porównaniu z tym drugim. Czekajcie. Czy ja coś tam nie zatrzymałem, bo to mi wyskoczyło, że niby za coś zatrzymałem tam. Jedzie wszystko? Dobra, jedzie. Ten to jeszcze jest pikuś, wracam do Władków. Ten drugi, który mam, to jest dopiero bestia. Jak go się odpali, to na całej wiosce go słychać. Dlatego w sumie, mimo tego, że ładnie wygląda, to tamten drugi, to tamtego nie używam, bo no jest bardzo głośny i nie za bardzo to... Można by go wyciszyć, ale z drugiej strony dla mnie dźwięki, jakie wydobywają się spod maski, są dosyć też istotne, no i często właśnie kieruję się, na przykład dlatego bardzo lubię tą 60. Ona ma fajny głos. Dobra, odłączymy ją, żeby ona za nami nie jeździła. No i zobaczcie, tu jest te pole. Te pole było kupione przeze mnie i tu już były zasadzone ziemniaki, tak więc ja tutaj nie sadziłem tych ziemniaków. A tutaj opryskiwałem, oczywiście wygniotłem, bo... no bo wygniotłem. Tutaj u mnie jest na stałe włączony jest mod na wygniatanie. Ja praktycznie ten mod traktuję... no jaki taki... praktycznie nie gram w ogóle bez tego modu, tak więc u mnie zawsze jest ten mod aktywny. Tak więc, no wygniata się, wygniata. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz sobie tak, włączymy, opuścimy i spróbujemy troszeczkę tutaj wykopać te ziemniaki. Zobaczymy jak to będzie mu szło. Dwurzędowa, czyli sobie wjedziemy kołami, żeby złapać tylko dwa rzędy. No Władek, ale wygniata trzy rzędy. O, w ogóle jest animacja, jest coś się kopie już tutaj, tak? Są jakieś wykopy... A, sorry, Ctrl-I. Będzie coś w ogóle... Będzie w ogóle coś tu, jakieś ziemniaki będą? Wykopię w ogóle coś? No, wypluł coś. No, ale widzicie... Wygniata cztery rządki, z czterech rządków tyle wyskakuje. Dosyć maławo, szczerze mówiąc. No, tutaj fajnie, tutaj animacja kurzy się niemiłosiernie, bo sucho jest. No ale mało tych ziemniaków. Mało tych ziemniaków z racji tego, że ten Władek wygniata je, niestety. W sumie mógłbym kopać te ziemniaki, w sumie dosyć szybko by tutaj wykopki wypadły, bo on by wygniótł cztery rządki, zebrał z jednego, ale wiecie co? Chyba sobie odpuścimy tego Władka z racji tego, że... co prawda te świnie za dużo tych ziemniaków nie potrzebują, bo tam jest tylko... 5% karmy dla świn to są ziemniaki, znaczy nie tyle ziemniaki, co okopowe. Ale wiecie co, ja sobie jednak chyba jakiś inny traktor tu wrzucę. Już sobie myślę, może jakiś ze standardowych, który tam ma... O, Hurliman, chyba ma Hurliman, taki najmniejszy też ma... Ale nie, w ogóle zapomniałem jednej rzeczy. Mam Zetory. O, jeszcze jedna rzecz, tutaj zobaczymy, jak to przy nawrotach takich, ale sobie pojedziemy na jakieś pole. Nie, tutaj nawet w ciasnych nawrotach, jakoś to tak nie za bardzo, bo tutaj wałka nie ma, to może dlatego. Z tą kopaczką, nie tyle z kopaczką, co z traktorami czasami, mogą być problemy, przy takich ciasnych nawrotach tam miota tą kopaczką niesamowicie. Kupiłem nowy traktor, już wiem jaki kupiłem, już wiem, miałem Hurlimana kupić, ale przecież, ciekawe czy mam wrzucony, ale powinienem, bo grałem dzisiaj na live'ie. Jest, Zetor 4011. Teraz tak, ustawienia wąskie opony. 43 konie mechaniczne, tam kopaczka 35, wezmę go też, podrasuję troszeczkę. Homemade. Homemade. Jeszcze ekstra 7 koni, 50 koni, czyli 15 koni. W zapasie mogą się przydać te konie, bo tam są dosyć duże górki. Wypożyczymy sobie tak samo, jak to było w przypadku kopaczki, bo zetorka sobie tylko weźmiemy na jeden
na jedną imprezę, gdzie on jest. Jest tutaj, wejdziemy sobie. O, może troszeczkę porozmawiamy o tym Zetorku. Zetor 4011, czeska. W zasadzie to czechosłowacka, bo wtedy w tych czasach, kiedy były produkowane... Znaczy, w ogóle Zetor to jest... produkowany jest w Czechach, ale właścicielem jest jakieś chyba słowackie konsorcjum. Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca tego pewien. Ale wrócimy do tego modelu, bo dosyć ciekawy model. Model 4011. Z tego, co mi się wydaje... A, tutaj jest akurat wersja leśna, z tą klatką. Ale z tego, co mi się wydaje, on był robiony w dwóch kolorach. Ten niebieski, z którego zawsze miałem bekę, bo dla mnie traktor to raczej taki żółty bardziej, bo no, człowiek przyzwyczajony do Ursusów. A dodatkowo on był chyba w czerwonym jeszcze robiony, taki strażak. A dodatkowo mam zawsze bekę z tych niebieskich kolorów, bo Polska 40, która jest na licencji właśnie Zetora, Ursus C4011, on był zawsze zielony i mi się zawsze kojarzy właśnie, a są bardzo podobne te traktory przecież, tak więc mi się zawsze, no jakoś nie za bardzo tak, ten niebieski kolor. No ale to jest Zetor, tak więc niebieski kolor też jest Zetorem, też się kojarzy z Zetorami, tak? Tu jeszcze właśnie ta historia z Ursusem. Z tego, co mi się wydaje, ten Zetor powstał w latach 60. i praktycznie kilka lat po tym, jak zaczął produkowany być w Czechosłowacji, Ursus podpisał licencję chyba i zaczął produkować Ursusa C4011, tak zwaną tą popularną 40. Być może wy nawet macie jeszcze możliwość zobaczenia właśnie jak Polska 40, a być może nawet Zetor pracuje, bo co prawda już jest ponad pół wieku, ale szczerze mówiąc ja jeszcze całkiem niedawno będąc w Polsce widziałem 60, sorry, nie 60, ale 40 właśnie, jeszcze z tą starą kabiną, ponad 50 lat dalej jeszcze pracuje, co prawda tam prace takie łatwe ma, ale pracuje dalej. Ten model jest z Mothuba, tak więc nie będziecie mieli w ogóle problemów, aby go ściągnąć. To jest chyba taki pak, bo tam jeszcze jest drugi inny model. No i co? Tu jeszcze ma chyba IC panel, zaraz zobaczymy. Cyk, no tak, drzwi się przesuwają. Tak, czyli IC panel. Tu jeszcze maskę się podnosi tak właśnie na czterdziestkowy sposób, czyli o właśnie tak. I tu jeszcze chyba dach się też uchyla, ale to już sobie odpuścimy. Teraz tą maszkę zamkniemy. Poczekajcie, bo ja nie mogę teraz... O, jest. Dobra, zamkniemy sobie. Fajna maszyna, fajny traktorek. Mi się bardzo podoba. No i jak najbardziej pasuje do polskich klimatów, bo jeden z w sumie no też z ważnych traktorów polskich, czyli Ursus C4011 powstał na licencji właśnie Zetora i to jest praktycznie bliźniak. Tam nie ma zbyt wiele różnic. Tam chyba kabina troszeczkę się różni, ale to niewiele. Fajnie, też na wolnych obrotach chodzi, to jakaś gazeta. No ten właśnie dźwięk mi za bardzo nie odpowiada. Jak on wchodzi na obroty, to mi za bardzo nie odpowiada. Wolałbym, żeby czegoś takiego nie było. No tak. To jest za dużo. O nie, jest nawet zegar, pracuje troszeczkę. Kluczyk w stacyjce. Zmieniamy biegi tutaj tą wajchą. Tutaj jest ręczny gaz pod kierownicą, nie wiem czy widzicie. 6 biegów to miało chyba, z tego co pamiętam. Jedynka, dwójka, a no i wsteczny to 6 było. Do piątki, chyba, już nie pamiętam. No coś takiego było, Buda. Taka jest jak z tego co pamiętam. Właśnie w tym Ursusie, w tym, ja w sumie może nie Zetorze, a Ursusie mógłbym mówić. No zobaczymy czy tutaj jak to będzie, a tu będzie łącznik, wszystko będzie git, podejrzewam. Jeszcze tego Ursusa nigdy nie podczepiałem do tej kopaczki, no ale jest wałek. No teraz to wygląda elegancko. No i co najważniejsze, ten traktor ma tutaj wąskie koła. Zresztą ja teraz gram sobie z
z Lwatkiem, Jaśkiem i z prezesem na live'ach właśnie na lubelskiej V3 i też katuję tam takiego Zetora z racji tego, że ma wąskie opony i on mi tam nie wygniata. Dobra, jedziemy sobie. Tutaj zrobimy pierwszy test, czyli mocny nawrót. Ok, wszystko działa, nie miota nim. Dobrze, tutaj zobaczymy, jak to będzie, jaka będzie różnica. Wjadę sobie tutaj, gdzie Władek zaczął już tutaj coś robić. Oczywiście teraz mi się nie wygniata, czyli jest elegancko. Dobra. Jak te koła łapią? No, znaczy zacznijmy od tego, że niby to ten Akpil to niby dwurzędowa kopaczka, ale tutaj tak naprawdę chwyta trzy rzędy. Tak więc będziemy sobie jechali w taki sposób. No i zobaczcie co się teraz robi. On już nie wygniata, tak więc tych ziemniaków jest. Teraz sobie porównajcie, tam Władkowa robota, gdzie cztery wygniatał i tam tych ziemniaków nie ma aż tak dużo, a tutaj tutaj zbieramy ziemniaki bodajże z trzech rządków i jest, no widać różnicę, jest, czyli elegancko, to mi się podoba. Fajna kopaczka, fajna animacja. Ciekawe, czy tu pracownik pójdzie. Oj, chyba nie chce iść pracownik. No dobrze, nie będziemy tutaj pracownika męczyć. Możemy to sami zrobić. Czyli bardzo mi się to... Taki zestawik bardzo mi się podoba. Teraz czterech chyba biorę. Ciekawe, czy pod tą górkę tutaj sobie podjedzie. Nie, podjedzie. Tam jest chyba większa górka. Zobaczymy, jak pojedziemy. Ale tutaj go podścipowałem, tutaj dałem mu jeszcze ekstra 7 koni, tak więc czekamy, aż to rozładuje. Podniesiemy sobie i przejedziemy w drugą część pola, tam gdzie jest, może będzie troszeczkę trudniej. No niekoniecznie. Tutaj będzie chyba taki dosyć mocny podjazd na samym końcu. A, tu sobie jeszcze wrócimy w to samo miejsce, z którego może obok, a z powrotem się puścimy pod tą dużą górkę, zobaczymy, czy on sobie tutaj da radę. Ten Zetor. Tak jak mówiłem, mod jest bardzo fajny. Nie będziecie mieli żadnych, mówię teraz o kopaczce, nie będziecie mieli żadnych problemów, aby go znaleźć, bo jest bardzo popularny. Praktycznie na każdym forum, na którym ściągacie sobie linki do tego, aby ściągnąć te mody, znajdziecie tego Akpila, bo jest to no bardzo ciekawy mod, no taki typowo polski. Bardzo się cieszę, że mamy właśnie taki typowo polski mod i nie będziecie mieli żadnych problemów, aby ściągnąć tego moda. Jeżeli chodzi o tego Zetora, to też tak jak wcześniej chyba wspominałem, nie wiem, ale powtórzę się, w razie ściągniecie go na ModHubie. Zresztą ten Zetor już to jest, no już jest któreś wcielenie chyba tego Zetora. Dosyć dobrze dopracowany. Oprócz tego, że mnie ten dźwięki troszeczkę denerwują, nie za bardzo mi się podobają. No ale sam traktor ciekawy, dla Polaków też jest dosyć ważny, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest bratem bliźniaka Ursusa C4011. A, dobra, tutaj się nie włączyłem jeszcze tej kopaczki. No i tak generalnie wygląda, zobaczcie, tam możecie teraz porównać. Poniżej jest rządek, gdzie tam był Władkiem to robione, a u góry ten wyższy, ten dalszy rządek to jest właśnie już tutaj tym Zetorem. Widać różnicę, jest dosyć duża. Dlatego zdecydowałem się. Kacper się poprosił mnie, abym zrobił to Władkiem, no ale Władkiem to za bardzo nie wychodzi, niestety. Niestety. Natomiast z tym Zetorkiem elegancko. Teraz sobie już jadę tak, o. Mi się wydaje, że taki sposób jest dobry. Zresztą zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Te animacje są naprawdę, kurzy się, brudzi się oczywiście ta kopaczka. Są dosyć fajne animacje. Teraz nie mogę tutaj, nie wiem dlaczego, puścić pracownika. Nie wiem, czy w ogóle, chyba nie sprawdzałem, czy z tą kopaczką można puścić pracownika. O, czy to on tutaj podjedzie pod tą górkę? Podjedzie. Podjechał. Brawo dla Zetora.
Całe szczęście, że dałem mu jeszcze te 7 koni, bo tak to chyba nie podjechałby chłopina. Dobra. Może jeszcze raz przejedziemy i pokażemy wam, jak tu się... Ja nie będę na tym odcinku pokazał, jak gdyby kopał tutaj, wykopywał tych ziemniaków z całego pola, no bo to jednak, jak zauważyliście, to jednak troszeczkę czasu by mi zajęło. Natomiast chciałbym pokazać, jak się te wykopane ziemniaki zbiera. Dla większości to najprawdopodobniej nie jest nowum, ale być może jak ktoś jeszcze nie widział, może jeszcze ujęcie. O, tą stronę sobie przejedziemy z kabiny, tutaj będziemy obserwowali. A tutaj zobaczcie, jak fajnie ta animacja. I jeszcze sobie wezmę, włączę ten tempomat na jakieś 4 na godzinę albo troszeczkę więcej. I sobie włączymy, to wtedy będzie tu jeszcze fajniej. O. No i tak, tutaj widok z kabiny, no poezja, dla mnie to naprawdę fajna, fajna rzecz. Ze zbiorem tych ziemniaków tutaj jeszcze jest, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czy ten krukowiak już wyszedł, bo ja słyszałem, że Fałen miał jakieś tam problemy, a być może on wyszedł, ale ja tego po prostu przeoczyłem, nie mam za dużo tak czasu, aby śledzić właśnie wszystko, chociaż akurat i tego krukowiaka to troszeczkę czekam. Krukowiak to jest właśnie maszyna, która miałaby być może już zbierać te ziemniaki wykopane. Maszyna tak naprawdę służy chyba do zbioru, z tego co mi się wydaje, cebuli. Ten krukowiak. Natomiast tutaj VN sobie nieźle wymyślił i będzie właśnie ten krukowiak zbierał te ziemniaki wykopane tą bulwą, czyli jeżeli będzie, a może być może już jest ten krukowiak wydany, no to naprawdę fajny zestawik. Szczerze mówiąc, ja troszeczkę robię szybko ten odcinek i nie zorientowałem się, czy ten krukowiak już jest wydany. Z racji tego, że nie mam tego krukowiaka, bo nie wiem, czy on już jest wydany, czy jeszcze nie, to będziemy musieli zastosować inną metodę, czyli będziemy zbierali to turem. Normalnie na łyżkę i wtedy na przyczepę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie wiem. Większość z was, którzy oglądają te odcinki z farminga, prawdopodobnie zbierało ziemniaki właśnie z czegoś takiego. No, mi to kilkanaście razy się zdarzyło w moim życiu. No i zawsze tam plecy trochę odczuwały po takich... po takich zbiorze ziemniaka, ale zawsze później były jakieś fajne imprezy, jakieś ognisko, o właśnie ogniska, się paliło łęciny. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, tutaj nie musimy usuwać łęcin, jak korzystamy właśnie z tej kopaczki, nie musimy po prostu je usuwać. Jeszcze, bo ja o tym nie wspomniałem, bo generalnie przy innych maszynach musielibyśmy usuwać łęciny. Ok. A to po prostu zbieramy na łyżkę od tura ziemniaki. O, czekajcie. Tu trochę nie dozbierałem. O, co jest? O, czekajcie, muszę ustawić troszeczkę kąt. Jednak te... O. Będzie teraz zbierało? Będzie zbierało, tylko że wysypuje od razu. O, teraz już nie będzie wysypywało. Nie wszystko dokładnie zbierze. No, ale teraz już jest dobrze ustawiony. Łyżka jest dobrze ustawiona. Tak więc teraz już będzie to jakoś szło. No i proszę, z takiego przejazdu tam jeszcze na początku trochę zostawiłem, no to będzie cała łyżka. Prawie 2 tony z jednego przejazdu. Czyli elegancko, tak? Przejdziemy się na drugą stronę, ale nie chcę tutaj wygniatać, tak więc sobie wrócimy, o, tutaj już zebraliśmy te ziemniaki, o, tu jeszcze zostały trochę, to sobie je zbierzemy. Dobra, jest, jeszcze tam gdzieś chyba, tu będzie więcej niż pełna łyżka z tego wychodzi. O,
Będzie więcej, bo tu jeszcze o jest zostało trochę. No dobrze. Zebraliśmy sobie tą te ziemniaki. Wow. To właśnie są pewne niedopracowania na tej mapie. Ja normalnie to bym sobie wjechał tą przyczepą tam na te pole, ale z racji tego, że tu jeszcze jest dosyć dużo do wykopania, no to nie będę tutaj, bo ten autosan będzie stał tu jednak na asfalcie. Ja bym to generalnie, jak kopałem to wcześniej, to po prostu wykopałem te ziemniaki i później postawiłem sobie przyczepę na środku pola i to tam ładowałem, więc to tak wtedy wyglądało. Oczywiście nie będę tutaj, jak już wcześniej wspominałem, nie będę tutaj kopał ziemniaków na całym polu, bo czekajcie, ja wyłączę sobie te wszystkie traktory, bo one tu będą hałasowały. Nie będę ich kopał na całym polu, no bo to mi zajęło troszeczkę. A w sumie w tym odcinku chciałem wam właśnie pokazać, jak to się zbiera, jak zbieramy ziemniaki właśnie przy pomocy kopaczki Akpil Bulwa 2. No i w tym przypadku był podłączony do niej traktor Zetor 4011. Fajny zestawik, kolorystycznie nawet dosyć wygląda. Różnią się jak ogień i woda. Tu jest ogień, a tutaj woda. Tak więc no mi się wydaje, że bardzo fajna rzecz. Fajny traktor, dosyć ciekawy. Można powiedzieć, że bardzo polski też. Może nie tyle traktor, ale no 40, które były produkowane właśnie na licencji tego Zetora. No i oczywiście bardzo polska kopaczka do ziemniaków Bulwa 2. Fajna rzecz. Do tego jeszcze brakuje brakuje tej maszyny, która by te wykopane ziemniaki zbierała. No ale tak jak naprawdę, szczerze mówiąc, nawet w tym momencie, no sorry, że nie przygotowałem się do tego programu, tak z partyzanta po prostu nagrałem ten odcinek i po prostu nie sprawdziłem, czy ten krukowiak już jest skończony. Tak więc w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Mi osobiście bardzo się spodobał z racji tego, że no fajne mody. Raz, że traktor fajny, kopaczka fajna, fajne zajęcie. No i mam nadzieję, że to wam się też również podobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o lajki i subskrypcje. Ten odcinek jest przedostatnim odcinkiem na Rolniczej Dolinie V2. W następnym odcinku, który będzie już ostatnim na tej mapie, ale nie na serii, bo seria podejrzewam, że będzie dosyć długa. Na następnym odcinku będziemy rozrzucać obornik i troszeczkę podsumujemy tą mapę. Powiem troszeczkę o plusach, o minusach. Tak więc zapraszam na następny odcinek. A w tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.